Będą teraz dzwonić zaraz. Ej Boże, no zaraz będzie dzwonek na pewno. Na pewno się zaraz. Urząd pracy, słucham. A jakie ma pan kwalifikacje? Nie wie pan, co to są kwalifikacje. No co pan umie robić? Ma pan 6 synów. Rozumiem. Niech pan zostawi namiary i będzie w kontakcie z naszą sekretarką. Ale nie za bliskim. Dzień dobry. Dobry. Ma pan dla mnie jakąś pracę? Uprzątanie śniegu po zimie. A to jest stała praca? To nie jest stała praca. To nie. Urząd pracy, słucham. Zagraniczna. Jest oferta z Hiszpanii. Cieszę się, że pan marzył o Hiszpanii. Powiem panu, że to nie dość, że z Hiszpanii, to z samego Amsterdamu. Pan tam nie będzie uczył geografii. Dogodzić ludziom nie może. Dzień dobry. Jestem studentką i szukam pierwszej pracy. 25 lat i nie może pani znaleźć pracy. Ciężko. No niech pani się zakręci jakoś koło tego. Niech pani ruszy głową. Ja bym pani radził, żeby pani zaczęła własną działalność. To znaczy jaką? Usługową. No wie pan, ale czy ja się do tego nadaję? Jak mało kto. Jak pani ma na imię? Barbara. Pani Basiu, pani powinna natychmiast zmienić imię na Samantha i do roboty. Go, go! Dziękuję, a już się bałam, że skończę na ulicy. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam pracy. Może być murarz. Pani chce być murarzem? Nie. To dla męża. Dla męża. Jest etat murarza. 3600 na rękę. 3600? 3600 na rękę. To za dużo. Dlaczego? W głowie mu się przewróci i mnie rzuci. A za ile pani by sobie wyobrażała, że małżonek powinien pracować? 1000. 1000. Jest za 900. Świetnie. W księgarni. O. Tylko trzeba mieć wyższe wykształcenie i znać 3 języki. Proszę. Proszę. Ja tu jestem, panie kierowniku. Szukam pana po całym urzędzie. Proszę, to dla pana w ogóle. Dziękuję panu, ale z jakiej okazji? No za tą ofertę, co pan mi dał pół roku temu. A, nie pamiętam. Pół roku temu. I co to było? Oferta zoo. A, i wziął pan? Wziąłem. No i czym pan się tam zajmuje? Robię za goryla. Ochroniasz, no. Nie, żywego, bo stary zdech. Taki na wybiegu z klatki, co sobie wylatł? Taki. Co? No. Wiesz pan, no nie. Jak tak na pana patrzę, to tanie. Podobny pan jest. Tak. Ale nie. Wie pan, ja bym się nie dał nabrać. Ja teraz jestem bez stroju. A zoo teraz nieczynne? Czynne, zmiennik pracuje. No, a ja jestem na szkoleniu. Szkoleniu. Uczę się. Iskać umiem już imię. No, magielek robić już. To rano, jak zimno jest, to robię. Ale wie pan co, wszystkiego niech mi pan nie pokazuje. Nie chcę. Ja z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest praca na świeżym powietrzu. Codziennie dostaję banany, dzieci mnie lubią, cukierki mi rzucają. Świetnie, naprawdę. No niech pan pokaże, jak pan to tak. To nie, pan, no jeszcze to... nie umiem, no na wybiegu jeszcze nie idzie mi w ogóle, bo powinienem jakoś tak... Jeszcze parę kroków. Ale to jeszcze nie umiem, bo to muszą być dłuższe ręce. Proszę, jak pan taki zadowolony,
zadowolony i niech pan powie, jak tu by tak nagle redukcja zatrudnienia, to czy ja mógłbym tam może... Lubi pan biegać? Tak. To wie pan co, po krótkiej operacji plastycznej za strusia mógłby pan robić, wie pan. Bo jest tam wolny wybieg. No, to przyszłość mam zapewnioną. No tak, tylko niech pan nie myśli, że to jest taka bezpieczna praca. Nie, nie, nie. A co? Ja ostatnio tydzień temu miałem sen, oj, groźnie było. Co? Puściłem się na oponie. Tak? I przestałem kontrolować, wyniosło mnie w górę i wleciałem do klaski z lwem. Nie! Boże, jak ja się darłem. Jezu, jak ja się darłem. I lew tam był? No był lew i ruszył do mnie. I co? No i przyszedł, paszczę otworzył i mówi, zamknij ryj, bo raz wszystkich tu wywalą.